Członkowie i sympatycy ruchu Palikato rozdawali ulotki i książki, które poseł podpisywał. Miało być sympatycznie i przyjemnie, gdyby nie nazwijmy to eufemistycznie niechętne przyjęcie przez przeciwników, głównie suwalskiego środowiska narodowościowego. Janusz Palikot próbował z oponentami dyskutować. W polityce tylko realizmu. No właśnie. I dlatego... Ale gdzie tu jest realizm w tropieniu w jakichś więzień CIA? No ale... Gdzie jest realizm w tropieniu kościoła, na który idzie 1% z podatku? 1% z budżetu, tak? Nie chodzi nawet o krzyż. Ja was zachęcam do dyskusji, ale bez epitetu. Bo jak chcecie tylko się obrażać... Nie powiedziałem tak. Jak to nie? Stoję przed panem i mówię panu, co myślę. Powiedział pan na... Ale... Powiedział. Nie. Pan jest Polakiem? Ma pan dowód na to? Pan jest Polakiem? Tak. Tak, tak, Polak nie robi. Ja jestem Polakiem. Co Polak nie robi? Na przygotowanej tablicy suwalczanie mogli wpisywać postulaty, jakie powinien zrealizować ruch Palikota. Szef ugrupowania zachęcał do poparcia swojego programu. Mimo tych 22 lat, ten nowy ustrój, który w Polsce próbowaliśmy zbudować, nie stworzył tego, na co czekaliśmy. I nie stworzył tego, w co wierzyliśmy. Nie stworzył przede wszystkim pracy dla nas wszystkich, nie stworzył odpowiedniej płacy i nie stworzył dla nas wszystkich odpowiedniej równości. Po 22 latach transformacji mamy w Polsce 20-kilkuprocentowe bezrobocie. Takie same, jak mieliśmy w 1991 czy 1992 roku. Proszę Państwa, nas nie zagłuszycie. Ja wiem, że bolą was sumienia. Nie potraficie normalnie rozmawiać. Potraficie tylko krzyczeć, wymachiwać i obrażać. Właśnie doskonale pokazujecie, jacy jesteście. Pokazujecie, jacy jesteście. Porozmawiajmy, ja z każdym porozmawiam. Nie zabrakło akcentów antykościelnych. Wasza bieda jest między innymi dlatego, że tak wypasiony sposób żyją polscy biskupi i proboszcze. I wcześniej czy później to się zmieni. Wprowadzimy podatki dla księży. To nie może być tak, że zwykły, biedny człowiek płaci podatki, a ksiądz, proboszcz, biskup, arcybiskup nie płaci podatków. Jeździ luksusowymi samochodami. Żądamy w relacjach między państwem a kościołem prawa i sprawiedliwości. Nic więcej, tylko tego. Poseł przekonywał, że system rynkowy się nie sprawdzi. Ruch Palikota domaga się ulg podatkowych dla przedsiębiorców, obniżenia składki na ZUS, zabronienia zawierania umów śmieciowych, dostępu do edukacji i szybszego zdobycia zawodu, praw o firmach na próbę czy tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości. Kapitalizm się nie sprawdził. Po 20 latach musimy powiedzieć, trzeba dokonać zasadniczej zmiany kapitalizmu. Musi on mieć bardziej ludzką twarz, musi bardziej myśleć o ludziach słabszych, podział produktu narodowego musi być bardziej sprawiedliwy, a ludzie muszą mieć równe szanse. I chciałem to Państwu dzisiaj, przed świętami Wielkiej Nocy powiedzieć, żebyście nie tracili nadziei. Zmiana nadchodzi. W rozmowach z mieszkańcami Janusz Palikot deklarował, że jego ugrupowanie skłonne jest popierać rząd PO-PSL w sensownych jego zdaniem rozwiązaniach. My nie jesteśmy opozycją totalną. Jeżeli rząd będzie miał jakiś dobry pomysł na coś, to mimo że jesteśmy w opozycji i zazwyczaj opozycja wszystko krytykuje, to my dobre rozwiązania poprzemy. Albo się wstrzymamy od głosu, albo poprzemy. Natomiast jak będą złe, to będziemy krytykować. No bo w Polsce się utarło tak, że jest totalna wojna między rządem a opozycją. I tylko ta wojna zajmuje 100% czasu. No i co? No i tylko ta wojna była, tak? A my chcemy wprowadzić trochę nową politykę. Nie tylko kłótnia, ale czasami jak jest coś sensownego, razem coś zrobić. Mimo że jesteśmy w opozycji. Nie mamy z tego żadnych korzyści. Ale czasami jak jest dobry pomysł, to poprzeć. No to się oczywiście z trudem dzieje, bo się przez lata wszyscy nauczyli tylko napieprzać i tylko wojna i tylko konflikty. Ale pomału, pomału przez te 4 lata, jeżeli tyle będzie trwała ta kadencja, to się troszkę zmieni. No. A jeżeli nie, swój program ruch Palikota zrealizuje po objęciu władzy. Uważam, że wygramy następne. Ludzie mają absolutnie dosyć, już nie wierzą nikomu z tych, co do tej pory rządzili. Już Kaczyński rządził, Tusk rządzi drugą kadencję, jest raczej rozczarowanie tym Tuskiem. Po prostu czas jest na to, żeby przyszli tacy ludzie jak ja, którzy byli 20 lat w biznesie, dorobili się majątku, nie pobierają pensji poselskiej, mogą każdego dnia zrezygnować. Ja nie muszę być ani jednego roku w polityce. Jestem, bo wierzę w to, że mój kraj może być bardziej nowoczesny, może się zmienić i może pójść do przodu. Dlatego jestem w tej i tracę pieniądze. Od 2005 roku tracę, a nie zarabiam pieniądze w polityce. Janusz Palikot zapowiedział, że program korekty kapitalizmu jego partia zaprezentuje w Sejmie 1 maja. Stanowisko w sprawie wolności słowa i pluralizmu mediów w Polsce oraz przyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym już na lutowej sesji suwalskiego samorządu chciał wprowadzić do porządku obrad klub Prawo i Sprawiedliwość.
Wniosek został odrzucony. Większość radnych uznała, że to sprawa między właścicielem telewizji trwałym, telewizją Lux Veritas, a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Sposobem na to, by wzorem wielu innych samorządów, także Suwalski, zajął jednak stanowisko, jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Zbieraniem podpisów mieszkańców zajęły się m.in. rady parafialne, środowiska Radia Maryja. Ludzie bardzo chętnie przyjęli sprawę, że będą zbierać podpisy jako my mieszkańcy, ponieważ skrzywdzono nas, bo my chcemy, żeby było wzorem innych miast to samo. Suwałki są na tyle znane i tak jakoś w Polsce, bo działamy, a więc żeby i nasze stanowisko było znane całej Polsce. Przedstawiciele mieszkańców i upoważniony przez nich do reprezentowania na forum samorządu radny Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Gorlo w czwartek złożyli w ratuszu pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Kuchnowskiego oraz gotowy projekt stanowiska. Projekt, który był odrzucony przez Radę Miejską jako inicjatywa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, wchodzi teraz jako inicjatywa obywatelska w ramach inicjatyw obywatelskich i w ramach uchwały, którą również Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zainicjował, czyli inicjatywy obywatelskiej. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może złożyć co najmniej 700 mieszkańców. W sprawie telewizji Trwam zebrano więcej, około 1000 podpisów. Liczymy na to, że Rada, mimo tych uzależnień, w których dzisiaj się znajduje, czyli wspólnoty interesów, podda się presji społecznej, czyli presji społecznej większej ilości, bo jest tam sporo podpisów, i zechce przyjąć stanowisko publiczne ludzi mieszkających w tym mieście. My tutaj również mieszkamy i w naszym imieniu wybraliśmy po to radnych, żeby w naszym imieniu reprezentowali nas przed rządem. A dzisiaj czujemy się pokrzywdzeni wobec działania Krajowej Rady Radiofonii i prosimy Radę Miejską o pomoc i wystosowanie apelu do Krajowej Rady o przyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym numer 1. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Wcześniej, 15 kwietnia w Suwałkach, ma dojść do marszu w obronie wolności mediów w Polsce i telewizji Trwam. Zaczęło się od wichury niedzielnego popołudnia. Ucierpiał przede wszystkim drzewostan. W niedzielę zaczęło się od silnego wiatru, gdzie dziesiątki drzew było i połamanych, konarów spadło na ziemię. Natomiast wczorajszym popołudniem, już późnym popołudniem, mieliśmy bardzo obfite opady deszczu. Mówi się o 30 do 50 ml deszczu spadło. To spowodowało, że nasi strażacy, a także i również druhowie z terenu powiatu suwalskiego wypompowywali na terenie miasta wodę, głównie z piwnic i to przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych i to przy takich ulicach jak Skierniewicka, Lubelska, Kielecka, Warszawska, Piotrkowska, Ciechanowska, czyli domki jednorodzinne. Również były pojedyncze zdarzenia przy innych ulicach Kosynierów, Mechaników, Gałaja, Świerkowa, Kościuszki. Także w dniu wczorajszym, w zasadzie w przeciągu kilku godzin zaledwie, wczoraj od godziny 20:30 do drugiej w nocy strażacy wyjeżdżali ponad 30 razy. W środę woda zalała różne obiekty, nie tylko piwnice domów. Duże zagrożenie było w plazie. Były i obiekty użyteczności publicznej, chociażby centrum handlowe, jedno z większych centrum, gdzie znajduje się parking podziemny i tam woda się zgromadziła z opadów i było zagrożenie dla pomieszczenia, gdzie znajdują się agregaty prądotwórcze. Dodatkowo serce Suwałk, centrum miasta, również był zagrożony szyb windowy, bo woda przedostała się poprzez ten garaż podziemny. Ale także były przypadki, gdzie
Wskutek tych anomalii pogodowych wczorajszych doszło do wywrócenia drzew i mieliśmy drzewo na ulicy Przytorowej, które zerwało również linię energetyczną. Zerwany był baner na Kościuszki. Do walki z żywiołem w nocy przystąpili ratownicy z całego regionu. Przy usuwaniu skutków wczorajszych tych anomalii pogodowych w sumie 38 strażaków i druhów brało udział. W sumie 22 ochotników działało i 16 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj z pomocą nam przyszli druhowie z Raczek, z Nowej Wsi, z Płociczna, z Filipowa. Za to też wsparcie im dziękuję. Pobożne życzenie nasze jest takie, żeby jednak mieszkańcy coś z tym zrobili, bo chociażby pod jednym adresem pompowanie wody było prowadzone przez półtorej godziny i ani centymetr lustro wody się nie opuściło, nie opadło, w związku z tym woda też z gruntu tam ciągle przybywała i nie dało nic pompowanie przez półtorej godziny. W związku z tym też dodatkowe zadania w tym zakresie dla mieszkańców, właścicieli tego typu obiektów mieszkalnych, jak gdyby są na tą chwilę, żeby dalej co roku, czy też przy większych opadach nie powtarzały się takie sytuacje zalania piwnic. Są studzienki, które od lat nie są drożne i od lat zalewane są te same rejony miasta. Upały nie ustępują. Meteorolodzy przestrzegają przed kolejnymi burzami i nawałnicami. Przepisy, jakie weszły w życie, degradowały kąpielisko w Krzywym. Miało być nieczynne. Tak, no będzie czynna plaża tak jak co roku i niewiele coś się zmieni tak na tej plaży. Czyli nie będzie ona strzeżona przez ratowników. Będą z tego wzmożone patrole policji i WOPR-u, czyli Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Oni będą tam dojeżdżali po prostu? Oni będą dojeżdżali, tam po prostu patrol będzie, policji będzie raz, dwa, kilka razy, można by powiedzieć, do kilku razy dziennie. I WOPR też, otoczone rozmowy jeszcze z WOPR-em odnośnie finansów, bo tutaj, no wiadomo, to wszystko kosztuje, a WOPR, jak sama nazwa mówi, że to jest wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe, czy jakby tutaj też finansów, nie są finansowani w jakiś sposób z budżetu i my musimy jakieś środki wygenerować, żeby oni się pojawili na tej wodzie. Z policją jesteśmy już niemalże domówieni. Jutro, pojutrze, w najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie współpracy odnośnie zwiększonych tych patroli nad tym akwenem. Mobilne patrole suwalskich policjantów i WOPR-u będą pojawiały się codziennie w tym miejscu. Żeby ta plaża była czynna, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że jest zakaz kąpieli, chociaż tak już na początku tak miało być, gdyż ta ustawa niestety została tak uchwalona, że to gmina ponosi za wszystko odpowiedzialność i innych plażek strzeżone to nie powinno być i to będzie kąpielisko, można by powiedzieć, takie zwyczajowo przyjęte, gdzie ludzie mogą na tym kąpielisku z tego korzystać, niestrzeżone, jak właśnie powiedziałem, aczkolwiek taki monitoring bezpieczeństwa będzie na stałe gdyby prowadzony. Za rok w tym miejscu mają się pojawić na stałe ratownicy i nadzór obiektu. Zapowiadają tak gospodarze kąpieliska, gmina Suwałki. Kino w tym miejscu działało przez ponad 70 lat. Od kilkunastu jest własnością warszawskiej spółki Max Film, należącej do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Ta dzierżawiła je białostockiej firmie Cinema Lumière, która zrezygnowała z prowadzenia Bałtyku, odkąd uruchomiła multiplex w galerii handlowo-usługowej Plaza Suwałki. Max Film próbuje sprzedać zajmującą 1130 m2 nieruchomość kina Bałtyk, przeznaczoną na inne cele usługowe lub mieszkaniowe od 2 lat. Cena wywoławcza na pierwszym przetargu wynosiła 1 600 000 zł, na drugim już 1 440 000. Nie było chętnych, podobnie jak przy próbach sprzedaży z tak zwanej wolnej ręki. To samo tyczy ostatniego, także nierozstrzygniętego trzeciego przetargu, choć stawka wywołania wynosiła już 1 100 000 zł.
Jak nas poinformował przedstawiciel Max Filmu Stefan Wolski, zarząd spółki w najbliższych dniach zapewne podejmie decyzję o ogłoszeniu następnego przetargu. Nie wiadomo, czy cena wywoławcza nieruchomości przy głównej ulicy Suwałk po raz kolejny zostanie obniżona.